to jest 3,5 tysiąca metrów kwadratowych zagospodarowania terenu, 2,5 tysiąca zieleni, 900 metrów utwardzonych ekologicznych tych ścieżek. To jest specjalna taka nowa technologia, przesiąkliwa podłoże, które nie trzeba żadnych odwodnień, jest to bardzo ekologiczne. Macie Państwo również ekologiczne solarne ławki, można, jak ktoś chce, naładować swój telefon, można posiedzieć przy tężni, która jest zasilana specjalną solanką, czyli dla ludzi starszych, chorych, którzy chcą odpocząć, jak najbardziej. Panie dyrektorze, właśnie co do tężni, czy to jest najmniejsza tężnia świata? Nie wiem, czy najmniejsza, ale w naszym szpitalu jest to jedyna. I myślę, chodzi o to, żeby była jakaś tam atrakcja dla tych chorych. Ona faktycznie daje pewne ukojenie. Można położyć się na leżaczku dla tych chorych, którzy są, przyjeżdżają z rodzinami, starsi ludzie, wyjdą sobie tu do parku, pochodzą. Jest również ubikacja, aby komuś się coś zachciało, nie daj Boże, nie w każdym parku. To nie jest tylko park dla pacjentów szpitala, ale też dla mieszkańców. Mieszkańców, tak. Mieszkańcy dzielnicy tutaj Wełnowiec, jak najbardziej. Jest to fajny zakątek, gdzie matki z dziećmi mogą przyjść, ludzie starsi, jak najbardziej. Ja się bardzo cieszę, że akurat taka piękna przestrzeń powstała przy szpitalu. Wiadomo, są tu też pacjenci w większości geriatryczni, a więc osoby starsze, które wymagają opieki i wsparcia, ale też tej przestrzeni, żeby jednak w trudnym momencie życia jednak cieszyć się tą przestrzenią. I myślę, że to też pokazuje, że łączymy to, co potrzebne z walką o zdrowie naszych pacjentów, ale przede wszystkim mnie też cieszy ten ekologiczny charakter tego miejsca, bo jak widać, naprawdę ekologii jest tutaj bardzo dużo, ławki solarne, dużo fajnie urządzonej zieleni, tężnia, to zawsze powoduje, że czujemy się lepiej od razu i w tym miejskim zgiełku każda zielona przestrzeń, a szczególnie w Katowicach, dodaje urokowi tej wspólnej przestrzeni. Udało się.